Hej, zapraszam Was dzisiaj na taki bardzo użytkowy filmik, który mam nadzieję okaże się dla Was pomocny. Dzisiaj omówimy sobie makijaż dzienny i to, co trzeba ulepszyć, żeby ten makijaż wykonywać szybciej i lepiej. A to w efekcie przełoży się też na jeszcze bardziej trwały makijaż dzienny. Dzisiejsze niuanse, czy też właśnie błędy w cudzysłowie, to są techniki, które ja zauważyłam na żywo, pracując z Wami w świecie realnym, czyli na warsztatach grupowych, czy na szkoleniach 1:1, na indywidualnych lekcjach makijażu. To są te techniki, które warto usprawnić, żeby wszystko przebiegało szybciej i efekt końcowy był lepszy, tylko trzeba być ich bardziej świadomym w trakcie nakładania makijażu. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby makijaż dzienny wykonywać szybciej, zapraszam do oglądania dalej. Po pierwsze, nakładaj mniej podkładu. Nie wiem jak Wy, ale ja z łóżka nie wstaję zbyt sprawnie, ja zawsze wydłużam ten moment do maksimum, a później przystępuję do bardzo szybkiego malowania się. Jeżeli macie tak jak ja, no to właśnie całkiem prawdopodobne, że w tym pośpiechu nałożycie za dużo podkładu. No i co jest pierwszym błędem? To będzie od razu nałożenie sporej ilości tego podkładu na twarz, albo w ogóle, wiecie, wyciśnięcie sobie podkładu na skórę od razu i od razu przechodzimy do rozklepywania tego podkładu po całej twarzy. No bo przecież tak będzie szybko, prawda? Na szczęście używam dzisiaj niezastygającego podkładu, to jest właśnie Eveline Selfie Time. A jeżeli zamiast tego weźmiemy małą ilość podkładu i najpierw rozsmarujemy go na twarzy, tak jak krem, to zobaczcie, że nałożyłyśmy bardzo małą ilość, cienką warstwę, którą teraz możemy sobie powklepywać. I tak naprawdę to już będzie dla nas gotowe, to już będzie zrobione za nas. My nie musimy się starać teraz to wszystko ujednolicić, rozblendować, żeby wyglądało ładnie, żeby było równo nałożone, bo to już się zrobiło samo. Jeżeli po nałożeniu tej pierwszej cienkiej warstwy dalej widzicie, że macie jakieś miejsca, które jeszcze by wymagały dobudowania krycia dla Waszego komfortu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze, wiecie, dołożyć trochę podkładu w tym miejscu i dosłownie zobaczcie, dwa klepnięcia gąbką, i to już jest gotowe. Po tej stronie ja tu będę się musiała teraz nieźle natrudzić, żeby to wszystko było rozblendowane, żeby, wiecie, tutaj, zwłaszcza przy linii włosów, to dobrze wyglądało, bo jak mamy dużo podkładu na twarzy, to jest bardzo duży problem, tak? Żeby tutaj nie było takiego wyraźnego odcięcia, gdzie się kończy ten podkład, a zaczynają włosy, albo jeżeli jesteście blondynkami, to tym bardziej znacie ten problem, gdzie zastanawiacie się, czy już możecie wjechać we włosy, czy już musicie wychodzić z domu. Także ogólnie bezpieczniej jest, jeżeli użyjemy mniejszej ilości podkładu. No i powiedzmy sobie szczerze, będzie to też lepiej wyglądało dla nas, bo skóra nie będzie tak obciążona i z bliska nie będzie takiego dużego nadbudowania produktu, które po prostu wygląda nieświeżo. Też dużo oczywiście zależy od tego, jaką macie wprawę w pracowaniu z danym podkładem i czy jest to podkład zastygający, czy nie. Ale no na pewno, no chociażby te 30 sekund czy 3 minuty dłużej spędzicie na blendowaniu i zastanawianiu się, jak to rozpracować, żeby to wyglądało dobrze, w przeciwieństwie do tego, co się robi samo i po prostu bez żadnego wysiłku. Także warto zapamiętać, że dużo naraz niekoniecznie oznacza szybko. Tym bardziej, jeżeli się rano śpieszymy i każda sekunda jest na wagę złota. Drugą rzecz, którą chciałabym Wam omówić i sprawić, żebyście bardziej świadomi na to zwracali uwagę, to jest sposób aplikacji i sposób blendowania tego podkładu po twarzy. Bo tutaj znowu, szybkie machanie gąbką niekoniecznie oznacza, że szybko to zrobimy. To, co zauważam bardzo często, naprawdę bardzo, bardzo często, jeżeli chodzi o sposób, w jaki Wy nakładacie makijaż, to jest to, że ta praca gąbką jest bardzo chaotyczna. To mniej więcej wygląda w ten sposób. Ciekawa jestem, ile osób się może utożsamić z tym sposobem aplikacji. Jeżeli robimy to w taki bardzo chaotyczny sposób, to znowu, jeżeli mamy jeszcze tak samo jak po tej lewej stronie bardzo dużo podkładu na gąbce, to robicie sobie pełno ciapek na twarzy, które następnie trzeba będzie rozblendować, przez co tracicie czas, nawet o tym nie wiedząc. Jeżeli zrobicie to bardziej metodycznie, czyli rozblendowujemy ten produkt bardziej w sposób jakby spirali, że coraz bardziej się, wiecie, przesuwamy na boki twarzy, albo ten ruch jest chociażby taki jednostajny, to zauważycie, że Wasz podkład będzie się aplikował o wiele szybciej. On dosłownie będzie się aplikował sam, nie będziecie musieli włożyć w niego aż tak dużo pracy. I takie większe zwracanie uwagi na to, w jaki sposób tą gąbką pracujecie, też przełoży się na Waszą korzyść, jeżeli na co dzień używacie podkładów zastygających. Jeżeli z takim podkładem zastygającym porobimy sobie pełno ciapek na twarzy, wszędzie,
no to możecie się spotkać z tym, że w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu ten podkład już zacznie powoli zastygać. I jak wy dalej przejeżdżacie po nim tą mokrą gąbką z jeszcze ilością podkładu na gąbce, no to później nic dziwnego, że zauważacie, że na przykład podkład wygląda nieświeżo albo że się waży, bo nie jesteście w stanie dać mu okazji do równomiernego zastygnięcia. Dobrze jest wyobrazić sobie taką cienką siateczkę podkładu, jaką musimy nałożyć na całą twarz. Czyli dokładnie, chcemy tę siateczkę zbudować takimi równomiernymi ruchami i one wcale nie muszą być super szybkie, bo podkład już w szybki sposób, dzięki tym naszym powolnym ruchom, rozkłada się jednolicie na twarzy. Mam nadzieję, że to ma sens, co mówię. Czyli dosłownie, wiecie, możemy nawet wykorzystywać większy obszar gąbki, ale powoli. I to już nam się zrobi samo. Czyli jakby idziemy za wężykiem. Starajcie się nie odrywać tej gąbki i nie przyklepywać jakichś w ogóle przypadkowych miejsc na twarzy, tylko właśnie w ten sposób. Później możecie iść znowu w jednym kierunku, albo tak jakby to był snake, tylko że w postaci gąbki i na waszej twarzy, a nie w telefonie, poruszamy się po jednej linii. Albo idziemy, wiecie, od środka na boki. Nieważne. Co jest ważne, to to, żeby to były bardziej powolne ruchy i bardziej spokojne, a nie tak chaotyczne i mocne, bo robiąc też mocne ruchy, odrywacie sobie podkład od twarzy i robicie dziury. Czyli, no znowu, nie robimy tej jednolitej siateczki na twarzy. Pamiętajcie też proszę, że rzeczy, o których ja mówię dzisiaj, są bardziej skierowane do tych z Was, które lubią makijaż i lubią się malować na co dzień, ale może niekoniecznie są związane z makijażem zawodowo, czyli nie dla profesjonalistów. Bo jeżeli macie już pewną wprawę w nakładaniu makijażu, to możecie sobie pozwolić na wszystko, nawet malowanie zamkniętymi oczami czy do góry nogami, obojętnie. Ale są pewne techniki, czy też niuanse w zastosowaniu tych technik, na które warto zwrócić uwagę, tym bardziej, jeżeli się jest po prostu osobą kochającą makijaż, która dopiero stawia pierwsze kroki z tutaj upiększaniem się na co dzień. Więc jeżeli wiecie, co robicie, droga wolna, a jeżeli się uczycie, to na te konkretne rzeczy, o których mówię dzisiaj, warto zwrócić uwagę i się nad nimi zastanowić, żeby robić to bardziej świadomie. Czyli na razie mamy po pierwsze mniej, zawsze możemy czegoś dołożyć, a o wiele szybciej będzie nam przebiegała praca z mniejszą ilością produktu na policzku i może się okazać, że już nic nie trzeba dokładać. Po drugie, spokojniej, bo to, że będziemy tę gąbkę szybko odbijać po twarzy, nie znaczy, że podkład się szybko nałoży, tylko wręcz zabieramy sobie krycie, na którym być może nam zależy. I po trzecie, bardziej metodycznie, uważniej, bo właśnie odbijanie gąbki gdziekolwiek nam tutaj, wiecie, ręka podyktuje, to wcale nie znaczy, że ten podkład będzie nałożony ani szybko, ani ładnie, ani dokładnie, czy też w trwały sposób. Następna rzecz, na którą chciałabym, żebyście zwracali uwagę, to jest aplikacja korektora. I tak samo jak w przypadku podkładu, im mniej, tym lepiej, i to już na pewno wiecie z moich poprzednich filmów, ale teraz chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, żeby nie nakładać go bardzo wysoko. Zależnie od tego, jaką macie budowę oka, czy w jakiej kondycji jest skóra pod okiem, macie więcej lub mniej załamań, no to właśnie możecie spotkać się z tym i na pewno się z tym spotykacie, że korektor się Wam po pewnym czasie zbiera w zmarszczkach mimicznych. To jest normalne, ale co zniweluje to zbieranie się korektora? Mniejsza ilość korektora na skórze. Czyli ogólnie unikamy robienia takiego, wiecie, instagramowego trójkąta, ale co już podejrzewam, wszyscy wiemy, bo to się w codziennym życiu nie sprawdza. Jeżeli chodzi o takie mocno skoncentrowane korektory, to wystarczy już taka ilość. Ja akurat używam tego z Hourglass, ale tak samo mogę Wam rekomendować, czy też do używania tej metody, czy ogólnie do używania też na co dzień, L'Oreal Infallible, czy teraz ten właśnie z Milani, który używałam. No sporo jest obecnie teraz takich mocno kryjących korektorów na rynku. Jeśli nałożymy tego korektora dużo i rozblendujemy go wysoko, no bo przecież się śpieszymy, więc podjeżdżamy nim pod samo oko, pod samą linię rzęs, wszystko jest rozblendowane, teraz szybko to trzeba przypudrować, no to zanim jeszcze skończę blendowanie tego korektora, on mi się już tutaj pozbiera w liniach. Jeżeli nałożymy go mniejszą ilość i teraz spokojnie, bardzo delikatnie odbijając tę gąbeczkę od skóry, czyli ja nie dociskam jej bardzo mocno, żeby Wam pokazać, o, to jest takie dosłownie ledwo tylko dotykanie do skóry. I ja
tym właśnie naszym metodycznym sposobem, czyli bardzo spokojnym i systematycznym rozprzestrzenianiu danego produktu na skórze, będę sobie przyciągać ten korektor wyżej. I tak naprawdę przeciągnę go do jakiejś odległości mniej więcej 3 mm od linii rzęs, tylko w taki rozblendowany sposób, czyli już tutaj jest go bardzo mało. I teraz przekręcam gąbkę tą stroną, po której nie ma produktu, czyli po której stronie jest ona czysta, i jeszcze bardziej dopracuję, żeby było to zrobione na gładko. Jeśli akurat macie taką potrzebę, to oczywiście możecie sobie dobudować jeszcze to krycie tutaj w tym miejscu, gdzie zrobiliśmy pierwsze dotknięcie korektora, czyli przy dolinie łez, bo tam przeważnie jest największe zasinienie u wszystkich. Ale tutaj już przy samej linii rzęs, czy przy tych właśnie liniach mimicznych, taka minimalna ilość jest zupełnie wystarczająca, wręcz tam w ogóle jej nie musi być. Jeżeli wiecie, że nie będziecie w ogóle malować oczu, to ten korektor może też się kończyć jeszcze poniżej tej linii. Okej, dajcie mi chwilkę, ja sobie przypudruję korektor pod oczami. Tak właśnie z tą większą ilością po lewej stronie i mniejszą po prawej. Umaluję brwi i zaraz Wam pokażę, jak ten korektor się pozbierał i co zrobić, żeby jeszcze tę sytuację naprawić. Przypudrowałam korektor pod oczami, całą twarz i już poszłam za ciosem i zrobiłam resztę makijażu. I w tym czasie korektor zdążył się już tutaj pozbierać pod okiem. Pokażę Wam to może wyraźniej, zobaczcie, ile tu jest tego korektora. On tu jest kompletnie niepotrzebny. Pod tym okiem jest go zdecydowanie mniej, prawda? I teraz co możemy zrobić? I to tak naprawdę się sprawdza zarówno przy tej opcji większej i mniejszej ilości korektora, tylko po prostu ta mniejsza wygląda lepiej i delikatniej. To po prostu bierzemy taki właśnie patyczek kosmetyczny i zobaczcie, zbieramy ten nadmiar korektora, który się pozbierał. Nie ma sensu go rozprostowywać jeszcze dwa razy, wiecie, pudrować, nie wiem, coś jeszcze kombinować, skoro on i tak się tam pozbiera, bo na tym polega praca skóry. Na tym polega nasza budowa oka niestety, że ta skóra musi pracować. Więc prościej jest zabrać nadmiar, który nam się po prostu już nie przyda. Czyli mam tutaj tak naprawdę dwa triki. Po pierwsze to jest być świadomym tego, żeby nałożyć najmniejszą możliwą ilość korektora. A po drugie, jeżeli już nam się tutaj pozbiera ten korektor, to nie ma sensu go rozprostowywać i później dopiero pudrować. Nie. Przypudrujcie to, co jest, zajmijcie się resztą makijażu i za chwilę wróćcie znowu, żeby usunąć nadmiar, który już się zdążył pozbierać. I teraz dopiero mogę przejść do makijażu oczu, bo już wiem, że nie ma, po prostu fizycznie nie ma już tego nadmiaru, który mógłby się później ewentualnie zebrać w trakcie dnia. I ostatnia wskazówka na dziś, dotyczyć ona będzie elementu, który wiem, że bardzo często się powtarza w makijażu dziennym, że często go wykonujecie, i jest to kreska. Oczywiście wiadomo, że nie pyta się kobiety z kreską na oku, dlaczego się spóźniła, ale ja Wam dzisiaj sprzedam taki patent, dzięki któremu wymodelujecie sobie oko, uniesiecie kącik do góry i nie stracicie przy tym dużo czasu. Po pierwsze będziemy potrzebować odpowiedniego produktu i chodzi tutaj o kredkę do oczu. Czy to będzie czarna, czy brązowa kredka, to już jest kwestia preferencji, ale chodzi o kredkę, która będzie bardzo miękka, która będzie zastygała i będzie super trwała. Ja Wam polecę 3 takie kreski, które mi się do tego triku sprawdzają wyśmienicie. I to jest jedna droższa opcja, czyli Pretty Vulgar, to jest kredka, którą Wam ostatnio polecałam w ulubieńcach. I 2 drogeryjne, czyli Rimmel i Maybelline. One wszystkie 3 są właśnie intensywne, miękkie i zastygające. A jak już mamy odpowiednią kredkę, to drugą rzeczą, którą będziemy potrzebować, to jest skośny, ścięty pędzelek, którym tę kredkę rozmażemy i odpowiednio ukierunkujemy, tak żeby nam zrobiła właśnie ten fajny dziubek, który nada kształt oku bardziej migdałowy. Kiedy zależy nam na czasie, ale nie chcemy rezygnować z wyciągnięcia oka w koci kształt, to pamiętajcie o tym, żeby odłożyć na bok płynne eyelinery, bo z płynnym eyelinerem praca jest o wiele dłuższa, jest bardziej podchwytliwa i wymagająca, bo w każdym miejscu, gdzie tym eyelinerem dotkniemy do powieki, tam już zostanie pigment i jeżeli dotkniemy gdzieś za daleko, no to trzeba będzie poświęcić trochę czasu, żeby ten błąd naprawić. Albo później skończymy z eyelinerem a la Amy Winehouse. No i w tym przypadku znowu, im mniej, tym lepiej. I chciałabym Was nastawić na malowanie bardziej takiego malutkiego trójkącika, takiej pseudo kreski, bardziej niż kreski wzdłuż całego oka, bo właśnie ta kreska wzdłuż całego oka jest o wiele bardziej czasochłonna, a efekt takiego podniesienia kącika już zostanie osiągnięty dzięki tej mini pseudo kresce. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Najlepsze jest też to, że ta kredka tak naprawdę nie musi być w ogóle precyzyjna. Zobaczcie, moja jest kompletnie
spłaszczona na samym czubku. Możemy najpierw spojrzeć w bok, czyli dosłownie mamy, wiecie, lusterko w ten sposób, bo jak przekręcicie głowę w bok, to od razu zobaczycie, jak idzie ta dolna linia wodna i jest o wiele łatwiej znaleźć to miejsce na powiece ruchomej, w którym kredka powinna się kończyć. I teraz przyłożę tę kredkę do tego miejsca, które sobie wyznaczyłam, przesunę ją bardziej do środka oka. Tylko że chcę ją nakierunkować jakby w dół, a nie po całej powiece, bo pamiętajcie, że chcemy osiągnąć taki mini trójkącik, a nie początek grubej kreski, czyli coś takiego. I teraz to będę dotykać i rozmazywać. Ten początek chcemy, żeby się zgubił w linii rzęs. I od razu wygładzę górną granicę tej kreski. I teraz przy otwartym oku wyznaczę sobie wyciągnięcie i zobaczcie, dwa ruchy. I dalej pracuję z tym, co już jest na oku. Nie dokładam tej kredki w ogóle. I jeszcze ostatnimi włoskami na pędzlu mogę sobie doprecyzować samą końcóweczkę, żeby, wiecie, ona była taka spiczasta. I to wszystko. To, co robię kreskę eyelinerem, zostało osiągnięte. Tak, oko jest powiększone i jest uniesione do góry. Zobaczcie, jaka jest różnica jakby w kształcie oka albo w tym, jak się nam wydaje, jaki jest kształt oka z tą pseudokreską i bez niej. A jak już zupełniecie odrobinę wprawy w robieniu takiego trójkącika, to dopiero zobaczycie, jak duża jest to oszczędność czasu rano, kiedy nie trzeba się barować z tym płynnym eyelinerem albo robić całej kreski na całym oku, bo już ta kreska powiększa oko i je wydłuża, zajmuje bardzo mało czasu i jest dodatkowo taka, myślę, bardziej odpowiednie do makijażu dziennego, bo nie rzuca się aż tak bardzo w oczy, jak kreska wzdłuż całej linii rzęs. I makijaż dzienny gotowy! Uwierzcie, że dokonując tych zmian, czyli zwracając większą uwagę na te konkretne czynności, znacznie przyspieszycie swoje wykonywanie makijażu dziennego i myślę, że efekt końcowy będzie się Wam podobał jeszcze bardziej niż do tej pory. Oczywiście w opisie pod filmem, jak zawsze, znajdziecie listę wszystkich kosmetyków, których używałam, jak i rzeczy, które mam na twarzy, ale może nie nakładałam przed Wami, także tam zaspokoicie swoją ciekawość, zapraszam do opisu serdecznie. Tam też są informacje na temat mojej bluzki, paznokci, zegarka, wszystkiego. Wszystkie wskazówki, którymi się dzisiaj z Wami podzieliłam, stosuję również u siebie i to plus malowanie całej twarzy przed przejściem do makijażu oczu znacznie usprawniło mój makijaż dzienny. Także mam nadzieję, że wypróbujecie te triki na sobie, że będziecie te poszczególne elementy nakładać w bardziej świadomy sposób. No i koniecznie dajcie mi znać, jak się u Was to sprawdziło i czy rzeczywiście przyspieszy Wasz makijaż dzienny. Jeśli Wy macie jakieś swoje niezastąpione triki na jeszcze szybszy makijaż dzienny, może skupiając się na jakimś innym elemencie makijażu, to też koniecznie podzielcie się tymi rzeczami w komentarzach. Na pewno wszyscy z takich wskazówek skorzystają, łącznie ze mną. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędzicie ze mną czas, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!